Witam oczywiście bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony Karol 209. Witam oczywiście w poradach ogrodniczych, oczywiście KL-a. I dziś taki temat nietypowy, niestety nie ma oczywiście filmu, ale jest przedstawiające zdjęcie. Otóż, co poradzić na zarazę pomidorów, tak zwaną zarazę ziemniaczaną? Zaraza, inaczej mówiąc, ziemniaka. Co poradzić, co zrobić? Jeśli oczywiście leje deszcz czy coś, to najlepiej z balkonu wziąć te wszystkie pomidory. Jeśli mamy oczywiście na balkonie pomidory, tak dalej, takie różne inne rzeczy, to praktycznie w czasie opadów deszcz czy czegoś innego, to po prostu je do pomieszczenia chowamy, czyli do domu, czy tam do pokoju, czy gdziekolwiek, ale żeby oni po prostu byli w pomieszczeniu. Co można oczywiście jeszcze poradzić, jeśli chodzi o zarazę ziemniaczaną? No oczywiście, tutaj oczywiście w tej sprawie oczywiście polecam gnojówkę ze skrzypu i praktycznie tym podlać, nie wiem, raz na jakiś czas, nie na raz, raz na jakiś czas, tylko jeśli zadziała, to po prostu podlewać to tak mniej więcej raz na tydzień, może raz na 2 tygodnie, żeby to jakoś się uregulowało i mam nadzieję, że liście pomidorów i te pomidory po prostu nie będą się robić takie, jak tutaj widzimy na zdjęciu. Także tak to już mniej więcej taka porada jest o zarazie ziemniaka. Także oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał ogrodniczy, także zachęcam do subskrybowania oczywiście kanału Porady Ogrodnicze KL na YouTube, oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście materiał Wam się oczywiście spodobał. No i oczywiście czekajcie na kolejne materiały, bo ich będzie dość sporo, także dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, na razie i do zobaczenia.